Dzisiaj jest 15 marca 2020 roku. Jesteśmy w Düsseldorfie, to są Niemcy. I zarówno w Niemczech, jak i w Polsce mamy chorobę, epidemię koronawirusa. Dlatego chciałabym się zwrócić z wezwaniem do ludzi mieszkających w Polsce, konkretnie na Pomorzu, i prosić ich o pomoc. Chodzi o dziecko, właściwie to nie jest dziecko, to jest już młody chłopak, który został wywieziony do Polski i po naszej interwencji natychmiast zjawił się w Niemczech. Chodzi tutaj o tego młodzieńca. Jak się nazywasz? Wie heißt du? Leon Weber. Ile masz lat? 15. 15. Im August wirst du 15. 50. Ich bin auf 14. 14. Teraz 14. Also jetzt 14, 14. Ja. Und im August, nee, Mai. Mai? Nie, w maju będziesz miał 15. Okay. Chodzi o brata. Es geht um deinen Bruder. Wir haben uns in Polen in dieser Ortschaft getroffen. Spotkaliśmy się w tej miejscowości na Kaszubach. To są Smolniki. Mała wieś, sołectwo Smolniki, gmina Sierakowice, powiat Kartuzy. To jest mała wieś, tam jest 40, tam są, jest mieszkańców, ma 42 osoby. Das ist ein Dorf, ja, da sind 42 Personen. Leon, jak trafiłeś do Polski? Wie bist du nach Polen gekommen? Ich wurde morgens von der Polizei aufgeweckt. Rano policja po mnie przyszła. Die haben mich dann einfach in einen Wagen geworfen mit fremden Personen und dann wurde ich... Potem wrzucili mnie do samochodu z obcymi osobami. A wurde ich nach Polen gefahren. I zostałam zawieziony do Polski. Kiedy to było? Wann war das? Zeitspanne vor 2 Jahren fast. To było około 2 lata temu. Pojechaliśmy w grudniu 2019 roku do tej miejscowości Smolniki, gdzie znajdował się Leon. I niecałe 2 tygodnie później, na początku stycznia, Leon nagle wylądował tutaj właśnie w Düsseldorfie, po naszym zjawieniu się tam. Leon nie mógł, został wzięty, zabrany z tej miejscowości, tak jak stał, nie mógł zabrać żadnych innych rzeczy. Ale niestety, będąc w Polsce, stracił kontakt ze swoim bratem. Brat nazywa się Leandro Weber i Leon szuka go, ponieważ ani matka, ani nikt z rodziny nie ma z nim kontaktu. Podam teraz dane, gdzie znajdował się Leon. Ich werde jetzt Daten angeben, wo du warst, damit wir besser deinen Bruder finden können. Leon najpierw był w rodzinie zastępczej w Kościerzynie, natomiast do szkoły chodził w Gostomi. Kiedy rozdzielono was, kiedy rozdzielono ciebie z brata? Wann wurdest du von deinem Bruder getrennt? Was in Polen, było to w Polsce. Das war schon vorher. A to było jeszcze przedtem. Woher weißt du, dass dein Bruder in Polen ist? Wiesz na pewno, czy twój brat jest w Polsce? Das Jugendamt gibt an, dass in Polen ist. Mhm. Aber weiter, mehr weiß ich nicht. Mhm. Genau, to Jugendamt twierdzi, że brat jest w Polsce, ale on sam tego nie wie. Mhm. Jako, że mamy epidemię koronawirusa, cała rodzina i Leon boi się o swojego brata, nie mają żadnych wiadomości od niego, nie wiedzą, gdzie jest, od 2 lat praktycznie, i dlatego teraz zwracamy się z tym wezwaniem. Du weißt nicht seit 2 Jahren, wo dein Bruder sich aufhält. Hast du Kontakt verloren? Jak znalazłeś się w Polsce? Wie bist du nach Polen gekommen? Es gibt ein AWO-Projekt, jest projekt AWO, to jest wydruk ze strony internetowej. Ich habe hier einen Ausdruck aus der Internetseite, gdzie tutaj, który informuje o projekcie zagranicznym tutaj w Polsce. Mamy słowo Polen. Ze strony niemieckiej, tu mamy odpowiedzialnych, hier ist die deutsche Seite verantwortlich, i tutaj mamy ze strony polskiej. Ja tu trochę powiększyłam to nazwisko ze strony polskiej, więc te osoby są odpowiedzialne za
pobyt dzieci niemieckich. Projekt AWO, jak się poszuka w internecie, są tam czasami artykuły z gazet, also wenn man im Internet sucht, gibt es Artikel in den Zeitungen, man, co tam napisane jest w tym artykule, was wird da geschrieben, dass die Kinder aus verwahrlosten Familien kommen und dass die da moralische Werte lernen sollen, ja? Tutaj jest mowa o wartościach moralnych i że dzieci z Niemiec mają ukończyć szkołę. Ja sprawdziłam tą rodzinę, mam kontakt z mamą. Mama wychowuje jeszcze dwoje młodych innych dzieci, siostrę i brata. Dzieci są w bardzo dobrym stanie, rodzina jest w porządku, ale ma zabroniony sądownie kontakt właśnie z obydwojgiem starszych synów. Also deine Mutter hat gerichtliches Verbot, Kontaktverbot mit dir und mit deinem Bruder, genau. Leandro. I dlatego robimy to. Aber sie hat noch teilweise das Sorgerecht. Mama ma częściowo prawa rodzicielskie, dlatego mamy jej zgodę na filmowanie. Wir haben ihr Einverständnis, dass wir dein Gesicht filmen dürfen. Jak to jeszcze mam inny artykuł z Polski. Ich habe noch einen anderen Artikel. Leider ist der Ausdruck nicht so toll. Wydruk nie jest zbyt dobry, ale to można sprawdzić w internecie. Artykuł z 16 listopada 2006 roku. Już wtedy prasa, media interesowały się pobytem niemieckich dzieci w Polsce. Niezbyt dobrze. Był niezbyt dobrą opinię miał ten pobyt, ponieważ jest tytuł 2000 za Niemca i opisane są metody wychowawcze, że dzieci wywozi się do lasu i zostawia bez obuwia, tak? I tutaj media piszą, że to musi być niezły biznes. Also ich habe hier einen Artikel aus zwar etwas älter, aber das ist diese Institution ist schon unangenehm aufgefallen. Die haben das betitelt 2000 für einen Deutschen, ja, also so viel bekommen die Betreuer für deutsche Kinder und sie schreiben, das ist ein gutes Geschäft, ja. Und über die Methoden, die da angewandt werden, da werden Kinder zum Beispiel in den Wald gebracht und ohne Schuhe da gelassen. Oder werden aus der Wohnung rausgeworfen. Czyli będą wyrzucane z mieszkania. Jak się tobie powodziło w Polsce? Wie ging es dir in Polen? Ging mir kacke, ich bin einfach in ein anderes Land gekommen. Ich konnte die Sprache nicht. Strasznie dla mnie było. Dostałam się do obcego kraju, nie rozumiałam języka. Niemand hat mich respektiert oder akzeptiert. Nikt mnie ani mnie nie respektował, ani mnie akceptował. Ich wurde auch geschlagen und beleidigt. Byłem bity. Von den Betreuern, von den Lehrern, die da waren. Także przez opiekunów, przez nauczycieli, którzy tam byli. Waren das Deutsche oder Polnische? Das waren Polnische. Alles, was da arbeitet, sind Polnische. Czy to byli Polacy, czy to byli Niemcy? Wszyscy, którzy tam pracują, to są polscy nauczyciele. Czego się uczyłeś? Was hast du gelernt? Ich... nicht wirklich viel. So. Dużo się nie nauczyłem. Hauptsächlich war ich draußen mit ein, zwei Freunden und... Najczęściej byłem na zewnątrz, na dworze z dwoma przyjaciółmi. Wir haben uns die Zeit vertrieben. Ich war ja auch, bin ja auch kein Einzelfall, mit dem staliśmy das się wird. Zabić czas, nie jestem pojedynczym przypadkiem. Der eine wird dann mal rausgeworfen oder vom Pflegevater geschlagen. Jeden na przykład zostanie wyrzucony lub pobity przez rodzinę zastępczą. Musstest du arbeiten? Czy musiałeś pracować? Ich wurde dazu gezwungen, ja. Tak, byłem zmuszany do tego. Welche Arbeit? Jaka to była praca? Alles mögliche. Gartenarbeit, Küche. Różne prace. To były prace w ogrodzie, w kuchni. Gab schon ein, zwei Sachen. Und nicht einfach ein paar Pflanzen nie von der Erde holen. Das war dann mit... Nie tylko, żeby chodziło o to, żeby wyrwać parę roślinek z ziemi, tylko trzeba było praktycznie aż drzewa z tej ziemi wyrywać. War das im privaten Bereich von den Pflegeeltern? Czy to było w prywatnym zakresie? Ja. Przez, w rodzinie zastępczej, tak. Ich war auch nicht der Einzige, ich hatte auch Kollegen bei mir, der musste mitmachen. Nie byłam jedynym, było to także innych kolegów ze mną, byli jeszcze inni koledzy ze mną. Bekamt ihr dafür Geld? Czy dostaliście pieniądze za to? Nein. Nie dostaliśmy. Also ich bekam kein Geld, was er, ich weiß nicht, was mit ihm war. Nie, ja nie dostałam pieniędzy, nie wiem, jak to było z nim.
proszę Państwa, zwracamy się z prośbą, z apelem. Wir wenden uns jetzt an die polnische Öffentlichkeit mit einer Bitte, mit einem Appell, uns Informationen zu geben. Zwracamy się z prośbą o dostarczenie nam informacji, czy ktoś widział, czy ktoś słyszał o... Prosimy o informację o tym chłopcu. Leandro Weber znajduje się w tej chwili w Polsce. W sierpniu będzie miał 14 lat. Jest to brat Leona. Rodzina jest bardzo, bardzo zaniepokojona i zmartwiona, ponieważ mamy koronawirusa. Rodzina jest rozdzielona i od 2 lat nie wiedzą, co się dzieje z dzieckiem. Braucht ihr vielleicht ein aktuelles Foto von ihm? Czy foto? Tak, tak. Mamy prośbę, żeby jeżeli ktokolwiek cośkolwiek usłyszy, czy wie o Leandro, bardzo prosimy o zwrócenie się do nas. Teraz pokażemy ostatnią fotografię Leandro, którą ma jego brat. Nie wiemy, czy to jest jeszcze aktualne. Jeszcze raz nasza ogromna, ogromna prośba, żeby Państwo, jeżeli ktokolwiek cokolwiek wie o tym chłopcu, bardzo prosimy o kontakt, o jakiekolwiek informacje o tym chłopcu na adres germanizacja.niemcy@gmail.com. Leandro, brat Leona. Bardzo prosi Leon o informację.